Thing about street fights? The street always wins. Mimo że uwielbiam Szybkich i Wściekłych, to muszę przyznać, że to jednocześnie jedna z najgłupszych serii, jakie znam, no bo samochody i postacie, które tam występują, są naprawdę super, ale z drugiej strony fabuła nie ma żadnej sensownej ciągłości i sceny akcji, które się tam pojawiają, nie mają kompletnie nic wspólnego z rzeczywistością. Dzisiaj przejdziemy przez kolejne części serii, robiąc coś, czego chyba nie powinno się robić z tego typu filmami, czyli postaramy się spojrzeć na absurdalne sceny w sposób logiczny, szukając najgłupszych i najgorszych fragmentów. W ostatnich odsłonach zresztą nie trzeba będzie ich za bardzo szukać, bo tam łatwiej policzyć te normalniejsze. Z biegiem odcinka możecie mieć coraz większe wrażenie, że odpływacie coraz głębiej w krainę szaleństwa, ale nie przejmujcie się, tkwimy w tym razem. Jesteśmy przecież nie tylko przyjaciółmi, jesteśmy rodziną. Ich habe keine Freunde. Ich habe Familie. Uwielbiam pierwszą część za to, że jest pełna nostalgii. Przypomina mi oglądanie MTV i granie w NFS-y. Na rozgrzewkę podrzucę wam moje dwie ulubione sceny, które są tak głupie, że aż dobre. Zacznijmy od pierwszego wyścigu. Pominę tu kwestie stricte mechaniczne, to zostawimy innym kanałom. Zajmijmy się dialogami i tym, co widzimy na ekranie. To, co mówi tutaj Dom, nie ma żadnego sensu. Naprawdę wydaje wam się, że w sytuacji, gdzie całe auto się rozpada, największym problemem Briana było zbyt wolne zmienianie biegów? Do tego spójrzcie na całe otoczenie wyścigu, ale policja całkowicie to olewa, bo są zajęci jednym morderstwem. Przypominam, że akcja rozgrywa się blisko centrum Los Angeles. Jedyną osobą, która wydaje się być przejęta ogromnym zlotem tuningowców, jest pracownik Pizza Hut. What the hell's going on around here? Street's closed, pizza boy. Goddamn street racer. Kolejna scena jest ogromnym memem w świecie fanów motoryzacji. Mnie osobiście śmieszy po prostu samym w sobie absurdalnym tłumaczeniem głównego bohatera. You cop? I owe you 10 second car. I just went in there and Hector is gonna be running 3 Honda Civics with spoon engines. And on top of that, he just came into Harry's and he ordered 3 T66 turbos with NOS. You're gonna go around and check everybody's shit out? One garage after another? Yeah. Czyli mniej więcej Brian mówi: włamałem się, bo chciałem zobaczyć, czym się ścigają. Na co Dom odpowiada: czyli masz zamiar włamywać się tak do każdego i sprawdzać wszystkie samochody po kolei? W sumie to tak, ale o co ci chodzi? Dużo osób w tej odsłonie czepia się pierwszego wyścigu, w którym jest słynny skok przez otwierający się most. Że fizyka nie jest taka, jak powinna być w rzeczywistości i tak dalej. Ale ja widzę w Za Szybkich, Za Wściekłych o wiele większy problem. Tak naprawdę są nim wszystkie sceny związane z policją, no bo zastanówcie się przez chwilę, oni tak naprawdę pomagają Carterowi uciec z pieniędzmi. Zamiast sprawdzić informacje w FBI, po prostu ruszają szaleńczy pościg, gdy tylko Brian i Roman robią coś podejrzanego. They're running. What a surprise. Non-stop przeszkadzają w operacji, mimo że w każdej chwili po prostu mogą zadzwonić do agencji i dowiedzieć się, że wszystko idzie zgodnie z planem. Oprócz policji, film radzi sobie całkiem nieźle, jeśli chodzi o absurdy. Nie odbiega mocno od jedynki. A tak, byłbym zapomniał, jest jeszcze pewna scena na samym końcu ze skokiem na łódź Cartera. Tokyo
Tokyo Drift wydawał mi się kiedyś spin-offem serii, ale tak naprawdę, jak pokazują ostatnie części, jest raczej jej uzupełnieniem. Prawdę mówiąc, to chyba moja ulubiona część. Oprócz tego, że fabuła mnie wkręciła, to pokazuje naprawdę dobrze japońską scenę tuningową, która sama w sobie jest bardzo ciekawa, ale to nie byliby Szybcy i Wściekli, gdyby nie zabrakło tam jakichś głupot. Najbardziej żenującym fragmentem był dla mnie wyścig o kobietę. Winner gets me. Nie zrozumcie mnie źle, bardzo lubię tę scenę wyścigu, bo pokazuje, jaką osobą jest Sean, czyli główny bohater, ale jest dość mocno seksistowska. Chyba najśmieszniejsze jest to, że bohater leci później do Japonii, jest tam kilka dni, wchodzi do świata podziemnych wyścigów i od razu dostaje od Hana jego Monalisę, auto, którym wszyscy się zachwycają. Wydaje mi się, że gdybym kogoś dopiero poznał i byłbym nawet miliarderem, to nie dałbym mu swojego najpiękniejszego auta do wyścigu po parkingu wielopoziomowym. Ale to nic, bo te poprzednie przykłady są jeszcze w miarę w porządku. Zapnijcie pasy, bo zbliżamy się naprawdę coraz bliżej ziemskiej atmosfery, choć do samego w sobie kosmosu jeszcze dość daleko. Wiecie co, może nie będę opowiadał za bardzo, dlaczego czwarta część całkowicie zmieniła kierunek serii. Po prostu przypomnijcie sobie, o czym przed chwilą mówiłem, o tych wszystkich przykładach i jak już to zrobicie, to tutaj przed wami fragment z początku czwartej części Szybkich i Wściekłych. Proszę państwa, pan Cysterna będzie skakał, to już się kameruje, proszę bardzo. Pozwólcie, że od tego momentu będę coraz mniej mówił o szczegółach danych części serii, a bardziej skupię się na głupotach i absurdach. Będzie tego naprawdę dużo. Więc co czeka na nas poza tym fragmentem Szybko i Wściekle? Brian znowu jest gliniarzem, mimo wszystkiego, co zrobił do tej pory. Serio, policja i FBI w Szybkich i Wściekłych to po prostu najgłupsze organizacje całego uniwersum. Do tego Dom grał za dużo w L.A. Noire i potrafi zaraz po wejściu na scenę zbrodni odtworzyć wszystkie wydarzenia, które się na nim wydarzyły. Wystarczy, że dotknie śladów na jezdni. Poza tym mamy tutaj nitrometan, który jest popularnym paliwem wśród modelarzy. Jest też używany w samochodach wyścigowych. W związku z tym niesamowitym zbiegiem okoliczności jest to, że tylko jedna osoba w całym LA go sprzedaje. Ale jeśli lubicie używać tego paliwa w swoim hobby, to pamiętajcie, że win toleruje tylko diesel. Film jest zwieńczony tym, co czeka nas od teraz w każdej kolejnej części, niezniszczalnością głównych bohaterów, no chyba, że muszą umrzeć, oraz surrealistycznymi scenami, powiedziałbym wręcz, że nierealnymi. Fast Five ma bardzo podobną konstrukcję do czwórki, przy czym tutaj powoli wchodzimy w piątą gęstość niezniszczalnego Vina Diesla i ekipy. Już na samym początku mamy scenę, gdzie przejmują autobus więzienny bez żadnej obstawy policji. Znowu świetna robota, panie i panowie. Mimo że autobus wywraca się na bok, to wszyscy oczywiście przeżyli bez szwanku, a uciekł tylko jeden więzień. Oczywiście! Cały film to już kompletnie nie jest opowieść o wyścigach. Twórcy dają nam jasno do zrozumienia, że czeka nas już raczej akcja z rakietami, wybuchami czy... rozwaleniem połowy Rio de Janeiro za pomocą sejfu przyczepionego do dwóch Dodge'ów Chargerów skradzionych brazylijskiej policji, następnie zastępując go fałszywką, także najlepsze służby amerykańskie nie są w stanie się połapać, że zostali oszukani, a ekipa głównych bohaterów po prostu odjeżdża? Wiecie co? Wydaje mi się, że jeśli twórcy grali kiedyś w jakieś gry, to po prostu stwierdzili przy okazji Szybkich i Wściekłych piątki, że powinni być bardziej jak GTA niż jak NFS.
Do tego sam fakt kradzieży tych samochodów policji jest tak głupi, że aż śmieszny. Po prostu przyszli, wsiedli i odjechali, a później ścigali się radiowozami po mieście na sygnałach. Tak, jestem pewien, że właśnie tak działa policja. Guys, they got a tank. W szóstej części już po prostu pogodziłem się z tym, czym staje się seria. Są tu jednak dwie sceny, które szczególnie wyróżniają się na tle reszty. Po pierwsze, uratowanie Letty na moście. Cóż mam powiedzieć? Vin Diesel praktycznie stał się już Supermanem w tej serii. Druga jest jednak o wiele gorsza. Powiedziałbym, że spokojnie znajduje się w moim top 3 najgorszych scen w Szybkich i Wściekłych. Mowa oczywiście o pościgu za ogromnym samolotem na nieskończonej płycie lotniska. No bo pomyślcie sami, jeśli lecieliście kiedyś samolotem, to mieliście takie doświadczenie, ile mniej więcej taki samolot się wznosi. Natomiast tutaj, jeśli spojrzycie na tą scenę i policzycie z ręką w zegarku, to wychodzi jakieś 12 minut. 12 minut! Emotional, damn it! Prawdę mówiąc, kompletnie nie jestem w stanie traktować tego fragmentu poważnie. Żałuję jedynie, że musieli zabić Giselle, ale biorąc pod uwagę, że Tokyo Drift dzieje się później w chronologii serii, no to nie było innego wyjścia. No, chyba że zrobią kiedyś to samo co z Hanem. Can somebody just walk me through what we're supposed to be doing? Ten film ogląda mi się zupełnie inaczej, bo zawsze mam z tyłu głowy, że Paul Walker zginął w międzyczasie i wiele ze scen jest posklejanych całkiem mocnym CGI-em. Z szacunku do niego i tego, ile starań zostało włożonych, żeby przywrócić go do życia w filmie, nie mam zamiaru za bardzo się tych scen czepiać, bo też rozumiem, że nie było za bardzo innego wyjścia. Ale oprócz tego w siódemce zdecydowanie nie brakuje absurdów. Po pierwsze, scena, która jest bardzo głupia, w której Dom każe współpasażerce założyć kask. Bo inaczej ta zrobi sobie krzywdę, tak jakby przez wszystkie inne filmy i fragmenty kaski były zupełnie zbędne. Oprócz tego moment, który pokazywałem wam na początku filmu, gdzie Vin Diesel przekonuje nas, że ulice zawsze wygrywają, w momencie gdy stoi na dachu parkingu. Chyba najbardziej bolesną psychicznie sceną jest ta, w której Dominik własnoręcznie podnosi Ildajka na Hypersporta. Auto, które waży 1400 kg, a następnie przelatuje nim przez dubajskie wieżowce. Ponownie, dubajska policja czy służby są bardzo skuteczne i nie traktują całego zajścia jak ataku terrorystycznego. Osobiście ósemka jest dla mnie najgorszą częścią ze wszystkich. Nawet gorszą od dziewiątki, o której za chwilę. Poza niektórymi scenami, to pod względem fabuły i tego, co się dzieje na ekranie, ten film jest dla mnie po prostu głupi. A co było w nim najgłupsze? To jest moja Honda Civic z 2004 roku. Nie jest to żaden wypasiony samochód, taki jak wiele na polskich drogach, czy w tej scenie, którą przed chwilą wam pokazałem. Jest tam wiele starych samochodów, które mają co najwyżej na wyposażeniu elektryczne szyby, zakładam, że klimatyzację, co najwyżej mogą mieć kamerę cofania, tak jak ja. No i teraz wytłumaczcie mi, jak twórcy Szybkich i Wściekłych zdalnie sterowali takimi samochodami, bo przecież nie mają one systemów autonomicznej jazdy czy zdalnego sterowania z telefonu. To jest po prostu niemożliwe, żeby takim samochodem sterować, chyba że przez rok będziesz go do tego przygotowywał. Natomiast tam są tysiące samochodów, które po prostu jeżdżą po tej drodze i rozwalają wszystko zdalnie. Samochody z lat 2000, które nie mają takich systemów. Jak twórcy Szybkich i Wściekłych potrafią sterować takimi autami? Czym oni sterują? Wycieraczkami, czy może elektrycznymi lusterkami? Tam nie ma ni***.
Przepraszam, przyznaję, poniosło mnie, ale w tej scenie jest stary Volkswagen Passat. Widzieliście kiedyś Passata z początków lat 2000 z systemem autonomicznej jazdy? Bo ja nie. Jeśli tak, to podeślijcie go koniecznie w komentarzu. Jest jeszcze druga scena. Otóż nasza dzielna ekipa napada na bazę rosyjskich separatystów, gdzie uciekają przed łodzią podwodną. W dodatku na łodzi są załadowane rakiety nuklearne, do których Cypher po prostu zdobyła kody, a rosyjskie Ministerstwo Obrony Narodowej w ogóle ich nie zmieniło. Nawet Patryk Wega nie wymyśliłby takiej głupoty. A w dodatku całość przeplataną pościgiem na lodzie w autach takich jak Lamborghini, życzę powodzenia, zwieńcza scena, w której samochody osłaniają doma przed ścianą ognia. Bo właśnie tak działa fizyka, kochani. Na koniec mamy kwintesencję tego odcinka. Jak poszedłem na Szybkich i Wściekłych 9 do kina, to wiedziałem, że nie mogę traktować tego filmu poważnie. No po prostu wiedziałem z góry, że przez cały seans się będę śmiał i właśnie tak było. Mimo, że było tam naprawdę kilka ciekawszych scen, które niekoniecznie były aż tak śmieszne, ale po prostu raził mnie absurd tego filmu. Więc wydaje mi się, że może w tym momencie twórcy powinni się zastanowić, czy to już bardziej nie jest komedia niż film akcji. Mówiłem wam już, że piąta część osiągnęła kosmos i to nie jest przesada, żeby nie było. Oto jedna ze scen, proszę bardzo. Mamy jeszcze takie rzeczy jak wciąganie auta magnesem, oczywiście nikt tutaj na pewno nie zginął. No i to, czym film był reklamowany od samego początku. Samochody odlatujące odrzutowcami w czasie, gdy Dominik po prostu odfruwa sobie ciężkim muscle-carem zawieszonym na sznurze. Impressive. I know. No, that's not impressive. Ale zostawmy już dziewiątkę, bo mam dla was taki bonus na koniec odcinka. Po prostu jest pewna sprawa, której nie mogę zostawić bez komentarza w tej serii. Surprise. Nice clubhouse. Han jest moją ulubioną postacią w całej serii poza Brianem. Niestety twórcy postanowili potraktować go jak jakąś zabawkę. Najpierw go uśmiercili, później się okazało, że w sumie to nie zginął w wypadku, a tak naprawdę zabił go Shaw. Dominic Toretto. You don't know me. You're about to. A na końcu się okazało, że to też nie jest prawda, bo w sumie to on przeżył. Dajcie mi I'm burning! Siesie, siesie, siesie. Dlatego zastanawiam się, czy ktokolwiek jest jeszcze w stanie potraktować śmierć postaci w tej serii na poważnie. No, może z wyjątkiem Paula Walkera, tylko że według serii on wciąż żyje i zajmuje się swoimi dziećmi. Do tego mam tutaj listę pytań, które z chęcią zadałbym twórcom, gdybym ich kiedyś spotkał. Proszę bardzo. Dlaczego samochody występujące w filmach mają 24 biegi? Dlaczego każda zmiana biegów przyspiesza auto? Dlaczego Brian jako jedyny nie potrafi dobrze używać nitro? Czy Dom pijąc koronę zamienia się w samochodowego Jezusa? Dlaczego Sung Kang ma tak dobry metabolizm? Ile ekipa płaci za to, żeby główne ulice w wielkich miastach były puste? Czy w serii jest równa ilość damskich tyłków co samochodowych? Wiecie co, chyba resztę wam odpuszczę, rozumiecie o co tutaj chodzi. Mimo wszystkich jej wad, to jedna z moich ulubionych serii. Uwielbiam te postaci, akcje, samochody, lokacje czy muzykę. Ale niestety Szybcy i Wściekli dla mnie byliby lepsi jako dwie osobne serie. Pierwsza byłaby o super samochodach i super bohaterach w tych samochodach, a druga po prostu o zwykłych ludziach, tak jak na początku, którzy próbują przetrwać w świecie nielegalnych wyścigów. Na ten moment Szybcy i Wściekli bardziej przypominają mi Piratów z Karaibów w wersji nowoczesnej niż Szybkich i Wściekłych na samym początku. To są już bardziej Avengersi nawet. A wy co sądzicie o całej serii Szybkich i Wściekłych i jakie są wasze ulubione i najgorsze czy najśmieszniejsze fragmenty całej serii? Dajcie znać koniecznie w komentarzu. Ja tymczasem się z wami żegnam. Do następnego razu, rodzinko. Ben! Man, I just called your phone like... Paul, what the f*** are you doing, man? I'm Vin Diesel. Paul, look, if he see you like this, dog, he's gonna flip out, dog. You're doing too much right now. Diesel time. Diesel time!
What time is it? It's diesel time! That's right. Diesel time, bitches.